Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się hojami, tylko i wyłącznie hojami, więc jeżeli ktoś tutaj też lubi hoje, tak jak ja w ostatnim czasie, już dosyć długim czasie, no to myślę, że odcinek Wam się spodoba. Jedną hoję będziemy zagęszczać. Jest to hoja klasyczna, czyli karnosa. Tutaj zresztą widać jej szczepki. Natomiast mam dwie nowe hoje, które się już ukorzeniły i czas je posadzić do lechuzy, do doniczek takich hydroponicznych. Więc zaczynamy. Tak się zastanawiam, od czego zacząć, ale myślę, że zaczniemy od tych właśnie nowych hoi, dlatego że tutaj nie ma dużo pracy i też myślę, że dużo bałaganu sobie tą pracą nie zrobię na moim stanowisku. Czy jestem przygotowana tym razem? Nie wiem, mam nadzieję, że tak. Mam wodę, mam lechuzę, mam doniczki, mam nawet takie plakietki do podpisania, żebym później sobie zaznaczyła, co to są za hoje, szczególnie te właśnie nowe. Ja Wam tutaj będę pisać, bo nie pamiętam, nie wiem, co to są za hoje. Takie nazwy, że słuchajcie, nie ogarniam. Dobrze, rozkładam matę. Tym razem mam do picia jakiś sok jabłkowo-truskawkowy. Nie wiem, ale smaczny. I też zdecydowałam się nagrywać w tym miejscu, bo powiem Wam, że jak montowałam ten film ostatni z urodzinowymi roślinami, to całkiem spoko on wyszedł, więc tym razem też tutaj sobie będziemy pracować. Mi jest wygodnie i myślę, że całkiem też spoko tutaj się pracuje. Szkoda tylko, że nie mamy żadnego tutaj towarzysza na drapaku, ale obydwoje śpią na drugim drapaku, więc nie tym razem, może w przyszłości się w końcu uda. Ja sobie odłożę tutaj te szczepki karnosy i zajmiemy się szczepkami nowych hoi. Tutaj mam dwie hoje. Słuchajcie, ukorzeniły mi się pięknie, no i czas je posadzić. Ja Wam je chyba pokazywałam w jakimś vlogu typu ogarniam swoje rośliny po wyjeździe czy coś takiego, chyba Wam pokazywałam. Tutaj mam jedną hoję i tak się zastanawiam, bo ona nie jest jakoś super mocno ukorzeniona, teraz widzę, jak oddzieliłam te dwie. W każdym razie, no nawet okej, w sensie, że są tutaj korzonki i one myślę, że będą dalej kontynuowały swój wzrost w lechuzie. Po prostu będę musiała pilnować, żeby ona miała cały czas tą wodę. Przepiękna hoja, trochę jak Black Cat, ale to chyba nie jest Black Cat. I tak naprawdę też osoba, która mi ją dawała, bo to chyba była, to jest hoja z wymiany, też dokładnie nie wie, co to jest za hoja. Mówiła mi, że jest to ta hoja albo ta hoja. Więc ja mam tutaj napisze dwie nazwy, chyba że dojdę sama do tego, jaka to jest hoja, ale jeżeli Wy wiecie na 100%, co to jest za hoja, to dajcie mi znać, bo chciałabym wiedzieć na 100%, co to za odmianę mam. I druga hoja, ona już się troszkę lepiej ukorzeniła, bardzo ładnie, wręcz tak, wiecie, książkowo. I tutaj mamy jednego listka, ta hoja jest taka piękna, srebrna, jest naprawdę cudowna, więc mam nadzieję, że ona będzie się u mnie dobrze czuła i tutaj coś zacznie wypuszczać, bo węzła, tego wąsa mamy tutaj sporego, no ale też jest spora tutaj ukorzeniona. Super, dobra, więc sadzimy i teraz tak, przygotowałam sobie dwie doniczki. Jedną mam białą i do białej pójdzie właśnie ta srebrna hoja, a drugą mam czarną. I do czarnej dam sobie tą ciemniejszą hoję, więc ona będzie fajnie jakby współgrać z taką czarną doniczką. W ogóle też dałam, jakby przeniosłam tą moją alokazję Antoro do czarnej doniczki. Wkleję Wam tutaj zdjęcie, bo wygląda naprawdę cudnie. Tak jak Wam wspominałam w ostatnim filmie, że właśnie chcę ją przenieść po prostu ten wkład do czarnej osłonki, bo będzie pięknie się prezentować, no i tak też jest. Więc czarne doniczki też potrafią być naprawdę, tak wiecie, mocno wydobyć kontrast w roślinach. Dobra, teraz osłonek nie potrzebuję, potrzebuję tylko tych wkładów i lechuzy. Lechuzy mam tutaj, jeszcze mi zostało trochę
z poprzedniego razu właśnie, bo tak dużo umyłam, więc mam. No dobra, zaczynamy. Wkładam sobie pierwszy może tą srebrną wersję. Widzicie coś? Nie widzicie, czekajcie. Tu między węzłami ona ma dosyć długa jest po prostu, wiecie o co chodzi. I do tej doniczki po prostu jak ją tak na... Jakbym to ucięła tutaj troszkę, może się nie obrazi, co? Jak myślicie? Obrazi się? Może nie. Dobra, to pozbyłam się dwóch korzonków, ale tak, no teraz fajnie już wchodzi tutaj do środka. Jest okej. Dobra, myślę, że jest ok. Posadzona, tutaj jest jeden listek na razie, więc tak naprawdę no, nie wygląda ona, wiecie, pięknie, ale miejmy nadzieję, że z czasem wszystko będzie jak należy. Ona zacznie rosnąć. W sumie długo się ukorzeniały te dwie choje, ale warto było czekać. Teraz mogłam je posadzić. Zobaczcie, jaki strasznie długi ten wąs. Na razie tutaj nic się nie pojawia takiego. Tutaj są jakieś małe zalążki liścia i może to też, no wiecie, teraz ona sobie puści. Podlewam ją wodą z Super Drive'em, jak zawsze. Młode sadzonki jakieś. Przerwa na łyczek. Tą czarną wersję, przepiękną. Mi się w ogóle już jakiś czas marzył ten Black Cat Dahoya. Natomiast jak zobaczyłam, czy znaczy jak miałam możliwość właśnie, że dostanę w wymianie właśnie tę choję, no to i tak się ucieszyłam, bo ona jest bardzo, bardzo podobna właśnie do tej odmiany Black Cat. Może to jest nawet to. Nie wiem. Naprawdę jest tyle tych odmian, że człowiek się gubi. Widzicie coś? Nie. No bo oczywiście, że ja tutaj nic nie widać. Na razie to wiecie. To jest takie sadzenie sobie dwóch roślinek, które się ukorzeniły. Wszystko fajnie. Natomiast większą zabawę będę miała z tą karnosą, która aktualnie jest w ogóle w keramzycie, więc jest w takiej jakby hydroponice, ale nie w lechuzie, więc tam będę musiała przejrzeć wszystkie korzenie, jak to wszystko tam wygląda i później ją zagęścić, dodać szczepki, które mi się ukorzeniły. Te szczepki to są, one nie są od tej rośliny, tylko z innej w ogóle jakby sadzonki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale może pamiętacie, że ja kiedyś przesadzałam choję tricolor i tam w tej doniczce były właśnie sadzonki karnosy zwykłej i po prostu oddzieliłam sobie to. No i ukorzeniłam i teraz one się fajnie ukorzeniły, więc czas je dosadzić. Mamy tutaj kompana. Tylko proszę mi tej choi tutaj nie zaczepiać. Wiem, że ma kuszącego wąsa. Ta rzep też wiem, że jest kusząca, ale też jej proszę nie ruszać. Dobra, wkładam do czarnej doniczki. Przepięknie to. Przepięknie to wygląda. Zobaczcie. No, to wybarwienie tej choi, to unerwienie ewidentnie się prosi o to, żeby było w połączeniu właśnie z czarną doniczką. Przepięknie. Przepięknie. Podlewamy. No dobra, moi drodzy, teraz czas jakoś zabrać się za tą karnosę. Trochę się boję, bo ona jest duża, ona jest długa.
i nie wiem, czy po prostu wygodnie będzie mi się z nią pracować. Prawdopodobnie nie. No ale zobaczymy. Ona jest tutaj i ona sięga, ona sobie tam leci po podłodze, bo naprawdę no jest długa. Ja ją wezmę może na kolana bardziej, żeby mi się tutaj nic nie stało z nią. Bo oczywiście Shiraz już chce się bawić tym wąsem. O, matko i córko, dobra. Zostaw tego wąsa, no, Shiraz. Shiraz. Nie wiem, gdzie go mam tu dać, może tu go dam. I jak widzicie, ona jest w karamzycie. Sensie, jak mam nadzieję, że widzicie. I ma przepiękne korzenie, wszystko fajnie i jakby ona jest zdrowa. Tylko ja ją już chciałam jakiś czas temu przesadzić do... Patrzcie, jakie ona ma korzenie tu. Jakie to ogarnę. Ja już ją jakiś czas temu chciałam przesadzić do lechuzy, ale później jakoś właśnie wyszło to, że miałam te szczepki tej karnosy, więc stwierdziłam, że poczekam, aż one się ukorzenią i dopiero wtedy sobie przesadzę już razem wszystko. Mogłam sobie przygotować też miskę z wodą. A, czyli nie jestem przygotowana. Ha, znowu. Dobra. A, nie ma dużych strat. Jest dobrze. Nie ma dużych strat. Tak wygląda roślinka. Ona widzi, że tu jeszcze wcześniej była w innym keramzycie. Troszkę tutaj śmierdzi, ale nie jest to taka zgnilizna, to jest bardziej taka ziemia z wodą, taki zapach, takiej wilgoci. Idę po miskę z wodą. No dobra, czyli czeka mnie niezła zabawa z tym. Tak myślałam, że to będzie czasochłonne. Więc ja tutaj do Was wrócę, jak się uporam z tym. Mam nadzieję, że jednak jeszcze będzie jasno. Wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? To, że ona... No, patrzcie, co ona ma w korzeniach, nie? Jakby to nie jest idealny stan. No, mówmy się. One nie są idealne, te korzenie. A, co jest właśnie najlepsze, to, że ona kwitła. Ona kwitła jakieś... Nie wiem, może... 2, 3 miesiące temu? Może troszkę później. No i jakoś, wiecie, nie narzekała wtedy na to, że w korzeniach ma taki bajzel. Te korzenie tak się przyczepiają do tego keramzytu. Naprawdę, wow. Nie wiem jak, ale ogarnęłam to. Tak to wygląda. Tutaj są jeszcze pojedyncze. Jakiś keramzyt, taki drobniejszy. Ja to zaraz powyciągam. Ale tak się zastanawiam, jeszcze może bym te korzenie zanurzyła w mydle potasowym, co? Żeby mi to trochę tutaj antybakteryjnie, antygrzybowo zadziałało. Chyba to będzie dobry pomysł. Mamy wszystko. A, jeszcze te szczepki. Sprawdźmy sobie, co my tu mamy. Pięknie. Pięknie się ukorzeniły. Już wam pokazuję. Ta-da! Super fajnie. Mamy tutaj w sumie trzy takie cięte węzły. Może uda mi się to jakoś rozplątać. A. Jeżeli, no nie, jeszcze to mi wpadło tutaj. No dzisiaj powiem Wam, że jakoś tak niezgrabna ta praca mi idzie. Niezgrabnie. Tu się coś zaplątało. Co to jest w ogóle? Niby tylko trzy rośliny i tylko lechuza, bez zbigosu, bez niczego. A jest tutaj pełno rzeczy. Pełno rzeczy, które
już mi są niepotrzebne. Nie, ja tego nie rozplątam. Nie masz szans. One się tak zaplątały, że nie ma opcji. Więc po prostu pójdą w takiej kupce małej. Dobra, sypiemy tu lechuzę. Chyba jest okej, okay, tylko chciałabym, żeby wszystko w jedną stronę tutaj szło. Ale to może się ułoży już, nie? Później jakoś. Czy nie ułoży? Ułoży się, musi się ułożyć, nie ma innego wyjścia. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że już mam to za sobą. Przyznam szczerze, sadzenie tej choi, przesadzanie i dosadzanie nie należało do najprzyjemniejszych zadań dzisiaj i ogólnie związanych z roślinami. Jest tutaj niesamowity bałagan, wszędzie jest lechuza. Postaram się oczywiście ją pozbierać na tyle, na ile mogę, resztę, no trudno. I co? Wkładam teraz tą choję do doniczki. Będzie biała. Była biała wcześniej, tylko nie taka lechuzowa, hydroponiczna, tylko po prostu zwykła osąka. Podlewam. I projekt skończony. I od razu tutaj powiem, chyba że już ktoś zdążył napisać komentarz, dlaczego ja tak męczyłam tą choję i wyciągałam jej korzenie z tego keramzytu. Słuchajcie, dlatego to robiłam, bo nie chciałam, po prostu nie chciałam mieć żadnego keramzytu w korzeniach. Chciałam przenieść tą choję już ogólnie do lechuzy i mieć ją w lechuzie tak w 100%, tak porządnie. Wiecie, nie że na pół, czy coś tam, czy na przykład jak tam może na przykład, nie wiem, że w przyszłości jak będę jeszcze przesadzać, to wtedy dopiero ją jeszcze raz jakby usunę jej ten kramzyt. Ogólnie chciałam po prostu całkowicie do zera usunąć keramzyt i żeby była w 100% w lechuzie. Mam nadzieję, że nie obrazi się za to, że ją tam trochę poszarpałam w tych korzeniach. Korzenie też nie były takie, wiecie, super niektóre zdrowe. Chociaż ten system jest tak drobniutki, że no jakby też mogłabym stwierdzić, że albo jest właśnie niezbyt ładny, albo po prostu no taki jest. Podlewam tutaj zaraz tą choję wodą. Do tych dużych doniczek to powiem wam, że sporo tej wody idzie, zanim się ten wskaźnik ruszy. Okej. O, ruszył się. Dobra. Wystarczy. No i co, moi drodzy? Zrobione. Bardzo się cieszę, bo to zadanie już bardzo długo czekało na swojej, na liście, na zajęcie się tym tematem, więc teraz jak już jest po, tutaj jest dosadzona ta nowa choja. Mam nadzieję, że się przyjmie. Mam nadzieję, że razem fajnie sobie będą tutaj rosnąć. Co prawda teraz mam takie... Tak się zastanawiam, bo tutaj jest jedna szczepka, która... Może wygląda jak karnosa, ale jest, ma cieńsze liście niż karnosa. Więc nie wiem, czy do końca jest tą karnosą, czy nie. Ale już wiecie, wygląda tak samo, więc zostawiamy. Tutaj sobie nawet ta choja, ta starsza, oryginalna, że tak powiem, wypuściła takiego wąsa do góry. No a tutaj no to już nie będę o tym wspominać, bo naprawdę tutaj jest tego dużo. Ona jest dosyć ciężka. Więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie na tyle ją ciągnęło w dół, żeby ona wypadła z tej lechuzy. No i mam nadzieję, że też szybko się tam zaklimatyzuje i nie będzie jej aż tak źle. No i tyle. Tyle jeśli chodzi o choję dzisiaj, moi drodzy. Mamy piękną choję
z czarnym unerwieniem, mamy piękną srebrną hoję. Tym się dzisiaj zajęłam, a słuchajcie, pracy jakbym robiła przynajmniej z 10 roślin. No ale ta karnosa była ciężka do ogarnięcia. To tyle. To był taki film szybki ze wspólnego sadzenia i przesadzania. Mam nadzieję, że wy też sobie coś przesadziliście lub posadziliście w trakcie tego filmu. My się widzimy już w kolejnym. Kolejny film myślę, że będzie ciekawy i fajny dla większości z was, bo te hoje to może nie wszystkich interesują, ale następny film myślę, że zainteresuje znacznie większą część moich widzów, stałych czy też nowych. Także zapraszam do subskrypcji, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robi, żeby być na bieżąco z moimi filmami. No i co? Nie przedłużam. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.